Nazywam się Jerzy Puciłowski, Jerzy Seweryn Puciłowski. Urodziłem się w Białymstoku 7 marca 1927 roku. Najpierw mieszkaliśmy w budynku takim parterowym, gdzie była piekarnia, a na tak zwanym strychu było urządzone mieszkanie. Tam były chyba dwa pokoiki, ja tam się urodziłem. No ojciec potem rok chyba po moim urodzeniu zakończył budowę murowanego domu 7 domów dalej. Z dzieciństwa chciałem być tylko i wyłącznie marynarzem. I całe swoje dzieciństwo spędzałem w wakacje w stronach rodziców. Dla mnie takim przeżyciem, to też utkwiło mi w pamięci, wiąże się z okresem pierwszej i drugiej klasy. Był taki zwyczaj wprowadzony przez naszą nauczycielską panią Bednarską, która z grona nauczycieli była chyba najstarsza. I organizowała wspaniałe soboty. Lekcje kończyły się tym, że w głównej sali zaciemniała wszystkie okna i puszczała przez epidiaskop z książek kolorowe ryciny, jednocześnie czytając nam te bajki. A więc my wszyscy czekaliśmy z utęsknieniem zawsze na te soboty. Cóż, no w tej chwili, jak to wspominam, nie wiem, czy to jest ubarwione wiekiem, ale dla mnie było wspaniałe i tak jak wspaniały był okres dwudziestolecia dla mnie. Białystok dla mnie niemal jakąś europejską metropolią. Uciecha Grudzińska się nie porównywała z naszym pięknym światem, który uruchomiony chyba ze 3 lata przed wojną. To było piękne kino, jak się wchodziło, tak pachniało kawą i tymi pięknymi filmami kolorowymi. Także no, Białystok mi się szalenie podobał. No i trzeba podkreślić, że zyskiwała z każdym rokiem. Przedtem były kocie łby, a chyba w 30, jakieś 2-3 lata przed wojną, ten odcinek Lipowej, Sienkiewicza od rynku Kościuszki do Pierackiego, czyli Warszawskiej, został włożony kostką. Tak, no więc miasto piękniało, no, te Krywlany, które założono, początki lotniska, potem uruchomienie tego kąpieliska w Dojlidach, no, drużyny sportowe, chyba nawet początki Jagiellonii wtedy chyba można odnieść. Więc Białystok robił na mnie bardzo duże wrażenie, bo ja się chwaliłem wojskiem, które to było. To były ten 42 pułk piechoty, 10 pułk ułanów litewskich i 14 dak. Dla mnie to było no, coś pięknego. Dlaczego? Codziennie, nieomal, z pułku 42 wychodzili kompanie na ćwiczenia, które szły ulicą Trauguta, skręcały Wasilkowską w stronę szosy do Zielonej. Na prawo była szosa do Zielonej, na lewo była tak zwana północna obwodowa. I te kompanie ruszały śpiewając, mijając ten cmentarz ewangelicki, który był po prawej stronie, przed skrzyżowaniem, skręcali w lewo i szli na Pietraszu na ćwiczenia. No i idąc tamtą stronę, śpiewali pełni werwy. Na po paru godzinach wracali. Wracali biedacy, zmęczeni. Szczególnie litowaliśmy się nad tymi, którzy nieśli rozłożone karabiny maszynowe, te wózki oddzielnie, te lufy. Tacy zgnębieni, zmęczeni, już nie śpiewali wtedy. No więc myśmy oczywiście szli za nimi albo obok i razem śpiewaliśmy, szczególnie w tej drodze, na ćwiczenia. Tak, no trzeba przyznać, że potem tą samą drogą szły kacapskie, bolszewickie oddziały, a potem niemieckie. Więc to bardzo się zmieniło. Przed wojną liczyło około 100 000 mieszkańców, natomiast
w czasie okupacji sowieckiej liczba mieszkańców sięgała 300 tysięcy. 200 tysięcy Rosjan przyjechało do Białegostoku. W każdym praktycznie większym mieszkaniu byli dokwaterowani Rosjanie. U nas handel praktycznie zniknął. Co jeszcze można powiedzieć? U nas była bieda piszcząca, pamiętam, za sowieckiej okupacji. No, bo wszystkich tych, którzy mieli cokolwiek wspólnego z własnością, to byli uznawani za tych pomieszczyków i byli wywożeni. Pierwsze wózka, pamiętam, 10 lutego wszedłem do szkoły, to 1/4 klasy była nieobecna. Znalazła się na dworcu poleskim. 41 rok przyniósł się z sobą wybuch wojny. Myśmy zresztą o godzinie chyba 5 sam wyskoczyłem z domu i szum, huk samolotów. Nad naszymi domami unosiła się armada. Niemcy okrążyli Białystok i przez nieomal 7 dni było bezkrólewie Białymstoku. Taki znamienny był jeden dzień, chyba nie pierwszy, bo pierwszego dnia Rosjanie byli kompletnie zaskoczeni 22 czerwca. W ogóle rozpoczęła się od tego dla nas wojna, że dzień wcześniej była ta wywózka, między innymi do naszego domu. Też zastukali NKWD-ści. Byliśmy przekonani już, że po nas. Okazało się, że to nie do nas, tylko do lokatorów nad nami mieszkającymi, do państwa leśniaków. I zabrali młodą kobietę, matkę z dwojgiem małych dzieci, chyba takim Stasiem 6-letnim i córką, już nie pamiętam imienia, chyba 3-letnią. Należałem do przedwojna do Zuchów, potem harcerstwa, potem komplety. Przez cały ten czas miałem tych samych kolegów. Jak przychodziliśmy etapami, i dorastaliśmy razem z naszym miastem rodzinnym. W czasie kompletów jakoś wydawało nam się, że czymś zupełnie naturalnym jest, że powstaje opór przeciwko ciemiężcom, przeciwko okupantom, powstaje Armia Krajowa. Powstaje Armia Krajowa, powstają Szare Szeregi. No, my, jako dojrzewający młodzi ludzie, powinniśmy się znaleźć w czymś takim. No i zaczęliśmy się zaciągać do Szarych Szeregów. Szóstka, która była delegowana przez drużynowego, szliśmy z bronią rozłożoną. Ja niosłem Schmeissera, ich miałem dwie krążki. Amunicji do pepeszy. Szliśmy dwójkami przez miasto z ulicy Młynowej. No i doszliśmy tu do nas, do tego dużego drewnianego domu i tam składowaliśmy pod schodami te pistolety. No i 2 dni potem, nocą, wolenie do drzwi, chodzą 2 wojskowych i pojechaliśmy na ulicę Ogrodową. Numer 5, bodajże teraz to jest. No i tam najpierw rozebrać się do naga, wszystko wyjąć z kieszeni, zabierali. Potem golenie, smarowanie jakimś tam, wszystkie części ciała. No i do piwnicy. No i w tych piwnicach 3 tygodnie. Po 2 dniach zaczęły się badania. W tymże samym budynku na pierwszym piętrze. No i potem wywózka. Wywózka też była ciekawa. Zaczęło się od tego, że zbudzono nas tak prawie nocą, gdzieś godzina między 3 a 4. Wyprowadzali nas korytarzem, ciemnym korytarzem. Szliśmy tak dwójkami w takim ciemnym korytarzu dołem i w końcu jakaś taka poświata była. Poświata, potem jak zbliżyliśmy się, widzimy takie zagłębienie, na tym stolik siedzi 2 oficerów sowieckich,
dni odbywa się przysłuchanie, krótkie przysłuchanie. Familia, oczystwo, rażdżon tawo i tawo, prawda? No i stamtąd przeprowadzali nas pojedynczo do wyjścia z gmachu więziennego. No i tam wychodząc, patrzę tam, co widzę. Otwarta buda tego Studebeckera, a w tej budzie siedzą ludzie. W ten sposób usadowieni. Chyba w dwa rzędy. I każą nam kolejno siadać w ten sposób. No i dopiero jak się zapełniły te dwa szeregi, czy trzy, już nie pamiętam, no na burtach siedzieli oni z automatami, no i powieźli nas na dawną stację rozrządową w Starosielcach. Tam były wagony, oczywiście towarowe, no i tam nas ładowali, nie pamiętam, po 40 mniej więcej tych wagonów towarowych. Myśmy nie byli na Syberii, nas wywieźli do... Stacja nazywała się, miejscowość nazywała się generalnie Stalinogorsk. Obecnie przemianowana ze 20-30 lat temu na Nowomoskowsk. No i tam w tej kluczowce, po tych 10 do 12 dniach, zaopatrzeniem marnym, ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że było strasznie zimno i nie było wody. Wody nam dawali bardzo skąpo. Otwierali od czasu do czasu, prawda, i przynosili nam tam parę wiader, tam najczęściej dwa czy trzy wiadra, ale na 40 ludzi to myśmy to wypijali jak jakiś nektar, a często dawali śledzie do jedzenia. Otoczył nas konwój, ubrani te w białe kożuchy, w czapy, walonki, z automatami, no i oczywiście z uwagą, że szak w pierot, szak w bok, to będziemy strzelać, tak? No i pognali nas, tam szliśmy chyba tam, nie wiem, z parę godzin. No i patrzymy, w końcu widzimy z daleka wieże wyciągowe kopalni. Jedna kopalnia, trzy wieże były. No i prowadzą do jednej z nich najbliżej. No i obok niedaleko to jakiś chyba 700-800 metrów był obóz. To był stary obóz po dawnych halach fabrycznych z pryczami trzypiętrowymi, niemiłosiernie zapluskwionymi. Poza pracą 8 godzin w kopalni i czas na dojście i wyjście, obowiązywała nas jeszcze 4 godziny pracy na terenie obozu. Co zamieniane było bardzo często w sezonie letnim i jesiennym do pracy w kolchozie lub sowchozie. Praca w sowchozie była znośna, jako że to były gospodarstwa takie nasze PGR-y, czyli dotowane. Czyli to jakoś funkcjonowało jeszcze, powiedzmy, nie najgorzej w miarę. Natomiast kolchozy to się nie da opisać. Europejczyk normalnie by tego nie zrozumiał i w ogóle nie uwierzyłby, jak ludzie potrafią żyć. U nas to by świnie chyba nie jadły tego, co ci ludzie jedli. Ja przeszedłem przez trzy obozy. To był początek września. Poinformowano nas, że szykuje się transport do Polski. No i cały obóz nagle ożył. Ożył, no i wyczytano listy. Ja niestety nie znalazłem się tuż tych szczęśliwców. No więc byliśmy w fatalnym nastroju, bo liczyliśmy na to, że chyba się powtórzy jakiś ten Katyń. To było chyba tuż przed Bożym Narodzeniem, wyczytali listę. Następna partia do wjazdu do Polski. No i tym sposobem znaleźliśmy się w transporcie do Polski. Tak, no i dojechałem do Białegostoku. No Białystok było nie do poznania. Widzieliśmy, miasto płonie, bo była luna nocą i dymy się unosiły. Jak przyjechaliśmy tu od strony właśnie Antoniuka chyba,
no to widać było kościół nieruszony, prawda, Świętego Rocha, a miasto było zupełnie, kompletnie jak obwarzanek. W środku było wszystko cuchnące, takie jeszcze dymy się unosiły nad miastem. Wody nie było, światła nie było. Tak. I wydawało mi się, że Polska wręcz żyje tylko legendą powstania warszawskiego, a reszta w ogóle nie istnieje. Że opór Polski poza Warszawą nie istniał, co było moim zdaniem oczywiście nieprawdą, nie tylko moim zdaniem, chyba każdego. Stąd ta sama idea uważam jest jak najbardziej słuszna i godna poparcia i godna w ogóle podkreślenia, i że takie możliwe jest absolutnie konieczne, potrzebne. Dla mnie to ten magazyn wojskowy łączą się z czymś bardzo osobistym. No, spędzałem tam całe, szczególnie wiosną, latem, no całe dnie. Więc było mi coś tak bardzo, bardzo bliskie. Ja nie lubię górnolotnych słów. Chciałbym poprosić, żeby nie brzmiało to zbyt sztucznie, ale jak coś po nas pozostanie, jakaś pamięć.